Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witajcie kochani w kolejnym filmiku, w kolejnym vlogu. Tak jak mówiłam, tak uczyniłam. Przy następnym myciu farbowałam włosy, to jest dokładnie... Wczoraj farbowałam, czy przedwczoraj? Jakoś tak. No, więc one na świeżo wyglądają tak bardziej intensywnie, bardziej rudo. Ja wam powiem, że ja wolę wersję taką już bardziej spraną, zmytą, może tak? No, bo one takie teraz troszeczkę... rudawa, a ja wolę, jak one są takie, wiecie, taki blond podbarwiony takim lekkim, rudym kolorem. O, no, ale powiem wam, że bardzo szybko mi się zmył kolor, bardzo, bardzo ekspresowo wręcz. Ja bym powiedziała, że po 3-4 myciach już miałam naprawdę takie bardzo, bardzo jasne te włosy, no i zmyty ten rudy kolor, więc no nie utrzymuje się super. Do tego, wiecie, moje włosy są zniszczone, suche, więc z takich włosów jeszcze szybciej się kolor wymywa. No i rudy ma to do siebie, że też się długo nie utrzymuje, więc tak, no zobaczymy, ile wytrwamy w tym odcieniu, w tym kolorze, w ogóle jak długo ta farba będzie, bo u nas w Rossmanie już nie było, ja ją kupowałam w innym mieście. No, także jest rudy ponownie, ale ja myję głowę co drugi dzień, bo tak jak wiecie, trenuję, to od razu sobie też myję głowę. Także no, na pewno mi się to wymyje znowu szybko. No, ale powiem wam, że ten kolor taki wymywany jest naprawdę ładny i bardzo mi się podoba. Ogólnie, tak jak mówiłam, dobrze się czuję w tym kolorze. Wczoraj też sobie tył jeszcze troszeczkę podcięłam właśnie, żeby te początki robiły mi się takie dłuższe. No i, no i zobaczymy, jak to będzie wyglądało, z tego względu, że ja, jak one troszeczkę mi, wiecie, już tak urosną, że już rzeczywiście ten przód będzie dłuższy, no to ja mam jeszcze ten voucher do fryzjera, który jeszcze nie wykorzystałam, bo tak naprawdę nie było okazji. I po prostu jak te włosy mi tak odrosną na tyle, że będę mogła iść do fryzjera, będzie to sens jakiegoś tam cięcia i tak dalej, no to właśnie sobie wtedy się umówię i pani mi zrobi, mam nadzieję. Ja bym chciała takiego krótkiego boba cieniowanego. No, na pewno dłuższe to niż jest tutaj, nie? Myślę, że takie bym chciała. No nie wiem, zobaczymy, jak będę wyglądała, bo powiem wam, że dobrze się czuję w takich krótkich włosach. Nie w takich bardzo, bardzo, jak wyglądam swoje zdjęcia na Instagramie i te włosy takie fest krótkie na początku, to nie. Chyba za krótkie były. Znaczy chyba, wydaje mi się, że na pewno. Wydaje mi się, że na pewno. Na pewno. Te włosy były zdecydowanie za krótkie, ale taka długość jest fajna. Powiem wam, że się dobrze czuję, chociaż dzisiaj już mam, wiecie, po wczorajszym dniu całym, po nocy, więc one są takie, wolę je, wiecie, umyte, fajnie jak są wysuszone, są te takie bardziej puszyste i w ogóle. No ale, no ale mówię, no ta długość jest spoko. Że zobaczymy, co tam będzie, bo wiecie, że z tymi moimi włosami to ja nic nie zapowiadam nigdy, że będę blondynką, brunetką czy rudą, bo u mnie to jest, wiecie, różnie. Zmienia się to bardzo, póki co jest spoko. Chyba się dobrze czuję, chyba się lepiej czuję niż w blondzie. Tak, bo ja blond lubię chłodny, a no w chłodnym blondzie tak średnio mi do twarzy, także no chyba bardziej wolę taki... właśnie rudy kolor, ale to mówię wam, jak on się trochę wymyje, to jest taki wtedy blond podbarwiony rudością, wtedy mi się bardziej podoba. Dobra, bo zaraz ktoś mi powie, klepiesz się po tych włosach, przestań. Dobra, zaczynamy kolejny dzień, dzisiaj mamy piątek, pogoda się znowu zepsuła, były 2 dni ciepłe, po prostu pogoda przepiękna. O, fantastycznie było, naprawdę taka pogoda od razu tak jakoś do działania motywuje i w ogóle, a znowu dzisiaj jest taka saraka na dworze. No, Aleks pojechał do Marcina tak wyjątkowo w tygodniu, bo zawsze on jest tutaj, wiecie, w szkoła i tak dalej, ale no prosili, bo w tamtym tygodniu nie był. Miał bardzo dużo lekcji, ogólnie, wiecie, jakichś tam projektów, plakatów do zrobienia, dużo zadań, więc nie pojechał na weekend. Dlatego też no, już prosili, żeby pojechał właśnie od piątku, w sumie wczoraj wieczorem. No i dzisiaj tam u Marcina będą ogarniać lekcje, mam nadzieję, że dobrze ogarną. Ja będę dzwoniła, na pewno kontrolowała. Tak, także ja dzisiaj sama na straży z Ignasiem. Tak, i ja dzisiaj w ogóle, ogólnie wczoraj wypadał mi trening, ale wczoraj miałam sprawy do załatwienia w mieście.
I no po prostu nie mogłam ćwiczyć rano, a dla mnie tylko rano to jest dobra pora na ćwiczenia. Ja się najlepiej czuję, wiecie, wtedy bez makijażu i w ogóle. Ja później sobie mogę wziąć prysznic, później nałożyć spokojnie makijaż i tak dalej, i tak dalej. A wieczorem to wiecie, jest za dużo roboty. Tutaj Ignaś, tutaj jakaś kolacja, tutaj jeszcze jak Aleks. No także nie, ja nie lubię ćwiczyć, a po południu to też wiecie, w makijażu i w ogóle to też mi się nie uśmiecha za bardzo. Wiadomo, jakbym nie miała wyjścia, no to tak, ale ja wolę rano. Tak sobie wiecie, posprzątać, czy przed sprzątaniem, zależy po prostu jak tam się ułoży no to wszystko. W każdym razie wczoraj miałam ćwiczyć, ale no nie, nie wyszło, więc dzisiaj ćwiczę i jutro też ćwiczę, także 2 dni pod rząd. A tak jak Wam mówiłam, codziennie robię sobie trening z Kają, z Dźwigą i Dziewczyną. No, 2 ćwiczenia na brzuch, plus do tego cardio albo interwały 2 razy po 4 albo po 5 minut, zależy jak tam, żeby było 8 do 10 minut po tych ćwiczeniach. No i tak to wygląda, jeśli chodzi o treningi, bo jedna z Was właśnie się mnie zapytała na Instagramie: Paula, dalej ćwiczysz? Ćwiczysz, bo jakoś tak przez ostatnie kilka dni nic nie dodawałam. No, bo teraz w sumie tak nieregularnie ćwiczę. Wcześniej ćwiczyłam co 2 dni, a teraz tak wiecie, tu we wtorek miałam trening, teraz będę miała piątek, sobota, no więc jakoś tak czasami jest mi nie po drodze. Chociaż staram się być i regularnie na Instagramie i staram się też być tutaj z Wami, chociaż no jakiś tam czas do tyłu jakoś tak ciężko było mi się ogarnąć z tym wszystkim. Mateusz też był dużo w domu, a wiecie jak chłop jest w domu, to większość rzeczy nie idzie. Ja wolę być sama, ja wtedy jestem bardziej produktywna, bardziej ogarnięta, bardziej taka zorganizowana i nie wiem, jakoś tak, mimo że jestem sama z dziećmi i z psem jeszcze dodatkowo, to wszystko ogarniam po prostu, naprawdę. A jak jestem z Mateuszem, to i dłużej się poleży w łóżku, i tutaj jakieś śniadanie, a tutaj troszeczkę pogadać, a tutaj to, tamto, i tak czas leci, że nie obejrzę się, a jest 10:00 i nic nie zrobione. Także mamy przed 8:00 w ogóle teraz. Ja się budzę codziennie z Mateuszem za 10:06 i praktycznie nie śpię już od tej godziny. I tak codziennie sobie się zastanawiam, kurde, czy nie wstać od razu i nie robić sobie. Tylko że Ignacz już ma taki słaby sen wtedy i boję się, że go obudzę i wtedy, wiecie, waruj z nim od 6 rano. Nie uśmiecham się w ogóle. Dobra, kochani, ja miałam się z Wami przywitać, nie zanudzać i tak dalej, ale wiecie, ja Was traktuję jak taką dobrą koleżankę, z którą mogę usiąść na kawie, pogadać naprawdę o różnych rzeczach, poczynając od dzieci, po gdzieś tam jakieś obowiązki domowe, po jakieś takie smutki, radości, kosmetyki i tak dalej, więc tak, mam nadzieję, że Wam taka forma też odpowiada. Tutaj się szykuje vlog, zaraz jak tylko mi się ogarnie w drugim programie, to wgrywam Wam na kanał, nagrywam tego, żeby tak wiecie, teraz już jestem sama, więc jakoś tak bardziej potrafię się zmobilizować do nagrywania. Więc jeszcze raz jedno. O, dzisiaj takie. No, z ogniem to szybki obiad, bo szybko się robi te. Niektórzy mówią fałszywe gołąbki, niektórzy gołąbki odwrócone. No, wiecie, mielone, kapusta cieplińska. No i tam daje się też kaszę mamy na przyprawy, jajko. Formuje się, smaży się później, gotuje w bulionie, daje przesył pomidorowy, no i to dzisiaj mamy szybki obiad, na 10 minut roboty. Ale mam, że ostatnio mam ciężkie dni. Jestem mowa krokot. Wiecie co, teraz nie chciałabym, żeby ktoś mnie zarzucił, wiecie, że porzucam takie słowa, ale po prostu nazwę to tak. Ale nie wierzcie tego tak aż mega, mega dosłownie, ale jestem po prostu o krokot depresji. Powiem Wam, że maj był tragiczny, jeśli chodzi o pogodę. Czerwiec się nie zaczął lepiej. Cały czas pada deszcz. Słuchajcie, cały czas. Ja już byłam wczoraj w takim. No właśnie, byłam już w takim nastroju, w takim po prostu podłym humorze przez tą pogodę, że nie możemy wyjść swobodnie. Jak najpierw był koronawirus, teraz jest pogoda. Że nie możemy wyjść swobodnie przed dom z dzieckiem, żeby się wybiegało, ani siedziało cały dzień w domu, że wyszłam na dwór, lało po prostu niemiłosiernie, ale było ciepło. Ignasiowi założyłam kalosze, gacie i po prostu latał 40 minut po tych kałużach. Po prostu już stwierdziłam, że nie, koniec tego, po prostu koniec jedzenia, wychodzę, choćby nie wiem co, na świeże powietrze, ja pod parasolką, a Ignacy w kałużach, także
Jemu się podobała po prostu zabawa na całego, nie chciał w ogóle do domu wracać. No ja trochę gorzej w tym deszczu, ale no mimo wszystko wolałam to niż kolejny czas, kolejne godziny siedzieć Tak, w ja domu. sobie zdaję sprawę, że to jest tylko pogoda, nie ma co w ogóle dramatyzować, ludzie mają większe problemy, wiem, kochani, wiem, nie musicie mi tego uświadomić, ja jestem tego w pełni świadoma, tylko po prostu wiecie, jeden, dwa, trzy dni, okej, okay, ale tak naprawdę to już jest 3 tygodnie dobre, 3 tygodnie dobre, u nas wiecznie pada deszcz, były 2 dni takiej w miarę fajnej pogody i z powrotem deszcz. W dzień pada, w nocy pada, cały czas pada. Wiem też, że też jest potrzebny i tak dalej, ale po prostu wiecie, jeszcze jak ja bym była sama, to pal licho, wiecie. Włączę sobie filmy na YouTubie, czy w ogóle jakiekolwiek inne na CD, czy na Zaluka i będę oglądała cały dzień, ale siedzenie z 20-miesięcznym dzieckiem całe dnie w domu jest straszne. I tak naprawdę sobota, byliśmy chyba w sobotę, jak było, bo już nie pamiętam, że gdzieś tam chwilę wyszliśmy, ale to też, wiecie, wychodzimy i za chwilę trzeba wracać, bo popada deszcz. No i wczoraj tą niedzielę już mówię, nie no, nie wytrzymam, za chwilę idziemy na dwór, no i mówię wam, w deszczu, no. Nie ma, że boli, także tak używam tego, nadużywam słowa, zdaję sobie sprawę, depresja, wiem, na czym polega depresja, miałam poniekąd małą styczność, niestety z tą chorobą, więc tak, wiem, na czym polega i mówię, być może tutaj nadużywam tego słowa i źle to nazywam, ale tak wiecie, najprościej jest mi to nazwać, że jestem po prostu o krok od depresji. Serio, już jestem tak, czasami mam tak dość serdecznie, że aż płakać mi się chce autentycznie i w ogóle nie dość, że ten deszcz, całe dnie to jeszcze, już w ogóle ostatnimi czasy doszła do mnie taka informacja, że mają budować na naszym osiedlu Dino. Ja wam wielokrotnie mówiłam, że ja uwielbiam moją miejscowość i jak kupowaliśmy tutaj mieszkanie, mieliśmy możliwość kupienia mieszkania w mieście, w Namysłowie, obok. I braliśmy też taką opcję pod uwagę, ale tutaj w tej miejscowości ja się wychowałam. Uwielbiam tą miejscowość, uwielbiam tą mentalność, która tutaj jest, mimo że są sąsiedzi, są starsi ludzie, wiadomo, są plotki, bla, bla, bla. Wszyscy praktycznie o tobie, może nie wszystko, ale dużo o tobie wiedzą i tak dalej. Jakoś mnie to kompletnie nie razi. Bloki są dwupiętrowe, wszystko jest tutaj razem. Jest sklep jeden, drugi jest sklep i jest po prostu przedszkole, jest szkoła. Ja się zawsze tutaj czułam bezpiecznie, ja mogłam tutaj wypuścić dziecko jeszcze w tamtym momencie Aleksa na podwórko i tak jak wam wielokrotnie mówiłam, jak ktoś tutaj wjeżdżał obcy na osiedle, to już było wiadomo, że wiecie, już każdy wiedział, że to jest obcy człowiek i ja się czułam tutaj mega, mega bezpiecznie. Ja bym nazwała nawet to nasze osiedle taką osadą. Ogólnie miejscowość składa się właśnie z osiedla tutaj, gdzie my mamy bloki. Później jest droga główna, jest staw i za stawem są domki, takie stare budownictwo, bym powiedziała, może nie gospodarcze, ale takie no stare, po prostu dawno, dawno wybudowane. Dalej mamy wioskę, gdzie są właśnie takie budynki gospodarcze, jeszcze niektórzy mają właśnie gospodarstwa i są też nowe domy. Jest właśnie też ulica. Jaka to jest ulica w ogóle? Już nie wiem, ale jest ulica. Tutaj nigdzie nie ma ulicy, a tam jest właśnie ulica. Tam troszeczkę za działkami, kawałeczek dalej i tam już totalnie, totalnie nowe domy się budują. Tam są działki właśnie podbudowę i tak dalej, kupują ludzie i się budują. Więc tak, wiecie, to jest fajna miejscowość, naprawdę z fajnym potencjałem i dla mnie to było po prostu takie... Jest to moja miejscowość, ja chcę, jadę sobie do miasta, jest tam gwar, jest pełno sklepów i tak dalej, i tak dalej. I teraz ma tu powstać Dino. Przed mojej babci blokiem na boisku, gdzie ja spędziłam swoje dzieciństwo, gdzie ja spędziłam najlepsze lata swojego dzieciństwa, swojego życia. Graliśmy tam w nogę, graliśmy tam w palanta, biegaliśmy, szaleliśmy. Po prostu no... Cudowne wspomnienia, jak siedzę u babci właśnie w kuchni i patrzę na to boisko i tam ma powstać Dino. Ma tam powstać parking, wielki moloch, ludzie itd. itp. I słuchajcie, ja wiem, ja sobie zdaję sprawę, że market to jest dobra rzecz, tak? Ja się z tym zgodzę. I na pewno dla ludzi starszych, którzy nie mają auta, jest to jakieś tam wybawienie. Dla ludzi, którzy chcą zaoszczędzić,
bo no tak ludzie myślą, tak, że market równa się oszczędność, a to wcale nie jest tak, ale wiecie, ciężko jest ludziom czasami przetłumaczyć, bo tak naprawdę wiecie, jak ktoś idzie na jakieś takie drobne zakupy, to nie zaoszczędzi dużo, no zaoszczędzi jakąś tam przysłowiową złotówkę. Jak ktoś robi zakupy na 500 czy 1000 zł, no to jest wiadomo, jest różnica kupić zakupy na kwotę 500 zł w markecie, czy na przykład w takim osiedlowym sklepie, chociaż ceny nie są wcale takie wysokie, jak po prostu już takie panuje po prostu przeświadczenie, że w takich sklepach jest drogo, a to nie jest prawdą, ale po prostu ludziom się już nie przetłumaczy, to już abstrahując od tego, w każdym razie ja sobie zdaję sprawę, że to na pewno jest jakiś tam plus, ale wiecie co, ja patrzę z perspektywy bezpieczeństwa, z perspektywy ciszy, spokoju, czystości na osiedlu, bo posiadanie marketu no zaraz blisko bloku, bo to będzie zaraz po prostu obok bloku mojej babci, wiąże się z większym ruchem, z hałasem, z na pewno większym zanieczyszczeniem, no i z takim już dla mnie, w moim odczuciu, zabraniem mi poczucia bezpieczeństwa, bo ja już nie puszczę dziecka swobodnie, bo wiecie, będą mogły jeździć auta od rana do wieczora, tak naprawdę z pobliskich wiosek. Tutaj nas zapewniają, że nie, że absolutnie będą jeździć, bo wejście będzie, wjazd będzie od drugiej strony, ale wiecie co, słuchajcie, tutaj z pobliskich wiosek, komu będziecie chciały jechać dookoła, żeby tam, wiadomo, że będą jechali sobie przez osiedle, zaparkują na osiedlu, bo to będzie zaraz parking i będą tak sobie jeździć. Także ja, szczerze powiedziawszy, jestem załamana. Ja jak dowiedziałam się, że ten projekt przechodzi, bo tutaj oczywiście my mieliśmy w sensie członkowie, rada i tak dalej, no głos decyzyjny, tak, a w większości tutaj ludzie starsi są w radzie i są członkami, to wiadomo, że większość z nich się zgodzi i najprawdopodobniej chyba na 95% ten projekt przechodzi. I jak ja się dowiedziałam o tym, to powiem Wam, że normalnie płakać mi się chce, po prostu chce mi się płakać, bo jest tak, jak mam wrażenie, cząstka mnie jakaś zabiera nas stąd i w ogóle nie. Ja wiem, że dobra, wiem, większość z sobie pomyśli, że w ogóle dramatyzuje i tak dalej, ale wiecie, no ja traktowałam to osiedle jako taką naszą osadę, takie wiecie, ono jest jeszcze na takim wzgórzu małym, na takiej małej górce, to była taka dla mnie osada, taki azyl, a teraz wpierdzielą nam tutaj market, wpierdzielą nam market, wiecie, obcy ludzie na osiedlu, to już nie będzie to samo, co było, także muszę to jakoś przetrawić, muszę to jakoś ogarnąć, wszystko przyjąć do wiadomości, nie potrafię się z tym pogodzić. Ja wiem, że naprawdę, ja wiem, że teraz możecie sobie myśleć o mnie, że dobra, zwariowała, czy o co chodzi, ale naprawdę przeżywam to bardzo, bo to już nie będzie tak, jak było. No i szkoda, mega, mega szkoda, że w ogóle taki pomysł się zrodził, wiecie, no to jest tak, jakbyście mieli swój dom, swoje ogromne podwórko i gdzieś w kącie, w rogu po prostu dali sobie kogoś obcego, nie? Który będzie miał do powiedzenia troszeczkę już gdzieś tam na waszym terenie. Także no uważam to za złą decyzję i wiecie co, ludzie tutaj starsi właśnie tłumaczą się tym, że wiecie, muszą jechać do miasta na zakupy i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę nie muszą, bo mają dwa sklepy samoobsługowe, dwa, dosyć spore. I wcale nie jest tak drogo, że nie wiem, nie przeżyliby kupując tutaj. I co? I nie wierzę w to, że ci ludzie, którzy mówią, że fajnie, bo nie będą musieli jechać do miasta na zakupy, że nie pojadą do miasta na zakupy, bo w mieście robi się opłaty, w mieście się idzie do lekarza, w mieście się idzie do fryzjera, w mieście wypłaca się pieniądze, bo nie ma tutaj bankomatu u nas, więc tak czy siak i tak będzie się w tym mieście. I jak jest się w mieście, to się robi po drodze zakupy. Także nie wiem, czy jest sens bycia tego Dino tutaj u nas na osiedlu, czy tak faktycznie zyskamy, czy ci ludzie, którzy no tak chcą i będą robić rzekomo tutaj zakupy, będą te zakupy aż tak robić. No nie wiem, zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy, jakoś tak trochę już przetrawiam tą informację, chociaż cały czas się łudzę, że nagle będzie buch, jakiś wybuch i jednak to Dino nie powstanie. Dla mnie to jest, nie zmienię zdania i to też nie jestem spowodowane, bo ja pracowałam tutaj w osiedlowym sklepie 4 lata i teraz tutaj jest sieć sklepów Grześ, no i właśnie tutaj Grześ powstał i moja mama pracuje w tym sklepie.
I to nie jest też tym spowodowane, że wiecie, moja mama tutaj pracuje i tak dalej, bo moja mama jest na tyle obrotną osobą, pracowitą, że pracę by sobie na pewno znalazła, ale po prostu ja patrzę tylko i wyłącznie przez pryzmat bezpieczeństwa, przez pryzmat właśnie tej ciszy i spokoju, tego po prostu takiego, tego właśnie, co było dla mnie tym osiedlem, tak? Czyli właśnie taki mój azyl, taka moja osada, a niestety już tak nie będzie. Ja już po prostu widzę te auta jeżdżące po tym osiedlu, plac zabaw, dobrze, że jest ogrodzony w ogóle, całe szczęście, no ale mimo wszystko, wiecie, no to są jednak obcy ludzie, którzy gdzieś tutaj będą przyjeżdżać. No i nie podoba mi się po prostu to. I jeszcze umiejscowienie tego właśnie tam przed samym blokiem, przed samymi działkami, no dla mnie to jest trochę taki, no, po prostu dobry pomysł. Mamy tutaj przed moim blokiem, ale tam w głąb, gdzie są te doły, gdzie chodziłam z Frankiem, nie wiem czy kojarzycie, to jeszcze tam ten sklep, jeszcze widzę ten sklep tam, bo tam jest takie, są takie doły, jest dość daleko od zabudowań, nie jest przed samymi działkami czy przed samym blokiem ludziom. I jeszcze tam to pole, rozumiem, tam by mógłby być ten jeszcze market, jak ktoś chce już market koniecznie, bo to jest takie, wiecie, no właśnie w tym, my nazywamy to dołami, w dołach jest taki dół i tam mógłby faktycznie ten jakiś market stanąć, jak już bardzo tak ludzie chcą, ale nie tam przed blokiem, centralnie przed blokiem mojej babci. I jest blok mojej babci, będzie Dino i są działki. Tak. No po prostu wszystko w kupie razem, nie? No, także taki szalony pomysł, więc wiecie, deszcz, wizja tego Dino tutaj, po prostu normalnie tak mnie zmiażdżyły psychicznie w pewnego dnia, że normalnie tak mi się ryczeć chciało. Miałam takie nerwy w sobie, że nawet sobie nie wyobrażacie. Jakoś staram się tak wyciszyć i wiecie, czerpać jakąś pozytywną energię z czegokolwiek, ale no nie da się jeszcze, jakby to słońce zaświeciło, to może inaczej bym się czuła, ale o, nie dość, że to wszystko mnie tak jeszcze przytłacza, to właśnie ta pogoda. Paskudna niestety. No dobra kochani, tak musiałam się wam wygadać trochę. I wiecie co, w sumie powiedziałam wam to troszeczkę tak, żeby się wygadać, jakoś jak wiecie, wyrzucić to z siebie. Nie żeby was pytać, co myślicie na ten temat, bo ja wiem, że zdaję sobie sprawę, że gdzieś tam wizja takiego marketu, gdzie jest tanio, tak, gdzie starsi ludzie mogą iść sobie kupić, bla bla bla, że jest gdzieś tam poniekąd dobra. Ja po prostu wyrażam swoją opinię i mówię to, co gdzieś tam leży mi na serduchu. I ja nie patrzę, wiecie, ktoś powie, masz auto, możesz jechać i tak dalej, i tak dalej. I to jest racja, tak, ja się zgodzę. Ale tak jak wam powiedziałam, nie sądzę, żeby każda osoba, która właśnie mówi, fajnie, nie będę musiała jechać do miasta, będę tu robiła zakupy, że będzie tylko tutaj robiła zakupy, bo i tak pojedzie do miasta. W Namysłowie mamy, nie wiem ile marketów, ale słuchajcie, są dwie Biedronki, jest Tesco, jest Lidl, jest Kaufland. Jakie mamy jeszcze? Jest Polo, jest Dino. I w ogóle w Wilkowie tutaj obok 5 km też jest Dino i Biedronka. I są jakieś takie mniejsze jeszcze Żabki, nie Żabki, także jest chyba Eko czy Delikatesy Centrum. Także jest tego po prostu masa. A Intermarsz, no po prostu naprawdę jest gdzie zrobić te zakupy. Wiadomo, trzeba dojechać, ja się z tym zgodzę, ale wiecie, każdy z nas jedzie kiedyś do miasta, bo musi wypłacić pieniądze, bo musi porobić opłaty, bo starsi ludzie nie mają komputera, zazwyczaj nie mają internetu, więc nie robią tak jak my młodzi gdzieś tam poruszamy się w internecie i nie robią tych opłat przez internet, tylko jadą do miasta, tak, korzystając z takich tradycyjnych metod, czyli przelewy na, wiecie, na papierze w banku, bądź też na poczcie, do fryzjera, albo też do lekarza wypisać recepty, no po prostu jadą do miasta tak czy siak i wtedy zrobią sobie przy okazji zakupy. No więc, no takie moje zdanie, słuchajcie, chciałam sobie porozmawiać, musiałam to wyrzucić z siebie, bo jakoś tak trzymam to w serduchu. No i jakoś tak mnie to boli, powiem wam, ale nic, ale no jakoś to być musi, tak, no sama głową muru nie przebije, nic sama z tym nie dam rady po prostu zrobić, no bo większość głosuje i większość podobno przegłosowała ten pomysł, więc będzie Dino, kochani, będzie Dino, także no
Tyle w temacie. Dobra, kończę ten temat, żeby się nie dołować bardziej. Jakoś staram się właśnie nie wgłębiać. Już koniec, już się trochę przedołowałam tym, ale ja tak mam po prostu. Najpierw przyjmuję, chłonę jak gąbka, przeżywam, jakoś tak mi jest ciężko, 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 a później tak wiecie, przyzwyczajam jakoś głowę i myśli. Macham wam tutaj rękami z moimi pazurami nowymi i właśnie pewnie sobie już niektóre zazmyślą, ja Paula, jaki to kolor, jaki to kolor? To jest, kochani, Neonile Yellow Bahama. Taki kolor przepiękny, taki mega, mega letni, fest się wyróżniający, taki rzucający w oczy, co nie? No tak sobie letni, przywołuję lato. Dzisiaj sobie tak dla próby tutaj brokat nałożyłam, ale zaraz go zmyję. No, takie długie zostawiłam szpony tym razem i tym razem zrobiłam takie... Ktoś właśnie nazywał moje paznokcie szpicami, a ja ich nie robię tak typowo na szpic, że one są mocno zakończone, bo one są takie zakończone, widzicie, bardziej delikatnie, bardziej na półokrągło. Także ja nie robię, nawet jak krótkie robię, to ja nie robię typowych, wiecie, szpiców, czyli na trójkątnych, tylko właśnie bardziej zaokrąglone. O. Także mamy Yellow Bahama. Ten kolorek ja właśnie odkupiłam kilka lakierków z No Nile chyba bodajże, głównie od Kasi Siarki, którą tutaj serdecznie pozdrawiam, Kasieńko. No i pierwszy raz nałożyłam ten. I w ogóle mam też kolor banana i w sumie Martyna mnie natknęła do nałożenia tego koloru, bo ja powiem wam, że mam ten kolor banana. On jest tak problematyczny we współpracy, tak się go ciężko nakłada, że ja go nałożyłam chyba dwa razy i dwa razy go zmyłam kiedyś tam, jak go kupiłam. A ostatnio Martyna też sobie go kupiła i ja właśnie przestrzegłam ją, że jak będzie nakładała, lepiej cienkie warstwy, trzy nawet, ale cienkie warstwy. A też Małgosia mi pisała, Małgosiu, ciebie też pozdrawiam. Z Małgosią się znamy, jakby to powiedzieć, Małgosia napisała, że ogląda moje filmy, ale jest właśnie z Namysłowa. Spotkałyśmy się, nie wiem, raz, dwa razy w kawiarni w Namysłowie, w naszej ulubionej kawiarni. Mówię, może naszej. Mojej przede wszystkim też w kafę i co? No i właśnie Gosia mi też pisała, że kupiła sobie ten kolor banana i że jest beznadziejny, że mnie przestrzega, a ja właśnie piszę Gosi, że ja już mam ten kolor i też go nie lubię i właśnie też Martynę przestrzegłam, ale Martyna nałożyła trzy cienkie warstwy i jest spoko. No i jak zobaczyłam ten kolor, to mówię, nie, Martyna, ja nakładam, może nie ten sam, ale podobny, będziemy takie podobne paznokciowo, więc no, tak Martyna mnie natchnęła do tego kolorku, bo chyba sama bym tego nie zrobiła. Ale fajny jest, naprawdę taki mega, mega letni, chociaż lata nie ma. Ale myślę sobie, że nałożę na niego chyba jeszcze top matowy. Tak dobrze mówię, matowy. I top matowy, dobrze ja to mówię? Dobra, w każdym razie on bardziej robi się taki żółty, bo on troszeczkę ma takiego lekkiego limonkowego koloru w sobie. Jakby co, nie jest taki, ten banana i jest takim bardziej pastelowym żółtym, a ten ma w sobie taki troszeczkę, no jest taki mocniejszy, po prostu bardziej sztuczny, o. No ale raz na jakiś czas może tak być, co nie. Także paznokcie zmienione, mam je zmieniałam ostatnio i ze swojej się też zabrałam, ale tak mi się nie chciało, powiem wam, najgorzej ściągać, nie, kolor i żel. Robię to frezarką, jak widzieliście, jest na kanale, na moim kanale filmik, jak robię paznokcie w przyspieszeniu i tak dalej, to nie jest wersja profesjonalna i w ogóle, wiecie, ja wam tylko chciałam pokazać, jak ja robię swoje paznokcie, bo często się mnie pytacie, jakich produktów używam i tak dalej, tylko i wyłącznie, to nie jest jakiś instruktaż czy coś tam, wiecie o co chodzi, moje drogie, no także. Takie pazury, lecę, ziemniory mi się gotują, dzisiaj fałszywe, tak jak wam pokazywałam, więc tak szybko, miałam dzisiaj obiad już o 9:00. Jakoś tak wstałam i od razu zaczęłam działać, a później się rozleniwiłam i zostały mi naczynia do mycia, więc idę się za nie zabrać, bo same się nie umyją raczej, a fajnie by było. Nie mam zmywarki, tak. Wiecie co, robiąc tutaj tą kuchnię, ja nie wiem co się stało, dlaczego ja nie kupiłam zmywarki, ale jeszcze wtedy te 8 lat temu było jakieś takie przeświadczenie, że zmywarka równa się kolosalne rachunki za wodę i za prąd. Ach. Takie, kurde, normalnie czasami, wiecie, człowiek powiela takie mity i takie dziwne przesądy i w ogóle, że popełnia właśnie takie błędy, a teraz byłaby zmywara, wsadzasz, pik, pik, pik i jesteś, wiecie, możesz dalej chillować, jakaś kawusia, wiecie, czy bajka z Ignacym.
No, a teraz nie ma kto umyć, więc trzeba się za to brać. Czemu szybciutko właśnie pokażę, to jest ten kolorek, który ja mam na pazurkach. A ostatnio moja mama ten sobie kupiła. Ona gustuje bardzo w takich fuksjach, różach i tak dalej. I to jest no, jakaś taka seria, tak on się nazywa. I muszę wam powiedzieć, że to jest póki co właśnie. Znaczy wiecie co, uważam ten kolor banana za taki słaby, on jest taki ciężki we współpracy, ten też się ciężko nakłada, ja mam trzy warstwy tego lakierku, bo on jest taki, wiecie, lekko prześwitujący, troszeczkę się tak ciągnie kolorem i tak dalej, no i trzeba go tak, wiecie, nakładać powoli, właśnie cienkimi warstwami i trzy warstwy, a najlepiej, wiecie, jak macie jakąś jasną bazę, ja bazę z Similaka mam taką i słuchajcie, to jest, to się nazywa Fiber Base, chyba tak, no dobra, nieważne, Fiber Baza czy coś takiego i ona właśnie ma kolor mleczny, ona nawet sama wygląda fajnie na paznokciach i właśnie taka baza plus ten kolor na pewno będzie fajniej, to wiecie, kolorystycznie wyglądało, bo tak kolor bardziej podbije. I przy dwóch myślę, że byłoby już w miarę ok, a ja dałam trzy właśnie dla bezpieczeństwa. W każdym razie, no dość ciężko się pracowało, ale nic się z nim złego nie działo, a na przykład te kolory banana robił mi się, wiecie co, robiły mi się bąbelki i on po prostu odchodziłby, więc ja dwa razy nałożyłam i dwa razy zrezygnowałam, ściągnęłam go kiedyś już tam dawno, a ten kolorek, on nie ma żadnych problemów z nakładaniem, czy żeby się bąbelkował, czy coś w tym stylu, ale on jest taki jakby właśnie półprzeźroczysty i taki niby ostry kolorek, niby wiecie, na pędzelku jak macie go, niby ostry, niby jest taki mocny, zobaczcie. Chociaż teraz może tutaj w kamerze nie widać, jeszcze tak trochę cień pada. On jest taki ostry, mocny, ale jak go się nakłada na palec, to on po prostu ginie jakoś tak dziwnie. I w sumie dwie warstwy nałożyłam i suma summarum, mama ma krótkie moje paznokcie, bo teraz sobie mocno skróciła. Nie wiem, jak wyglądało na takich dłuższych, ale na tych krótkich paznokciach tak słabo on wyglądał, powiem wam. Tak nie robił wrażenia. Tutaj robi wrażenie taki ładny, fajnie taki pinkowy właśnie kolor neonowy. A na paznokciach tak nie wygląda niestety, no taki słaby po prostu, słaby niestety, także dobra, tyle w temacie i pazurku. Halo, halo, ja czekam też na Mateusza, oczywiście szybko w tle. Tego czekam na Mateusza, jeszcze nie jadłam obiadu, jakoś tak powiem wam dzisiaj, u mnie w ogóle 22:38 jakby co, muszę przestawić zegarek. W każdym razie czekam na Mateusza, dzieciak już zjadł obiad, a ja jakoś tak, kurde, dzisiaj brak apetytu, nie wiem czemu, więc zjem z Mateuszem, okazało się, że jadę z mamą do Oleśnicy, więc jem szybko obiad i skoczę z mamą do Oleśnicy, chłopaki zostaną, może pójdą na dwór, bo nie pada na razie, nie pada, więc pójdą trochę na podwórko, a my skoczymy z mamą, mama chciała tam do galerii zajrzeć, nie wiem, czy coś tam kupić, czy co, w każdym razie mam dzisiaj wychodne, chwilowe takie, a z wami chciałam się pożegnać. Podziękuję wam za uwagę i jak odpalę kamerę, to zawsze jest jakiś no i zaprosić na kolejne filmiki, jak co, także buziole i hejka. I w ogóle dzięki, jak mnie nie ma chwilę dłużej, to zawsze jest Paula, kiedy vlog? Paula, czy wszystko w porządku? Paula, będzie jakiś vlog? Także cieszę się, że czekacie, jak mnie tam chwilę, dzień, dwa, trzy nie ma, to zaraz są wiadomości, także to jest bardzo, bardzo miłe, dzięki. Buziole.